mam słabość i mam sentyment do ceramiki. Pewnie znowu dlatego, że miałam rodziców etnografów, którzy nie tylko kupowali coś tam z cepeli, może nawet częściej kupowali różne przedmioty w galerii sztuki ludowej. I w moim domu też dosyć sporo tej sztuki ludowej było. Pamiętam takie ceramiczne dzbany, które się nazywały siwaki. I w tych dzbanach, pamiętam, to stały bukiety z łąk i pól. Mam kilka moich małych arcydziełek ceramicznych. Zacznę od tego, że króluje w moim wnętrzu wspaniałe dzieło artystki Nike Loi, wrocławskiej ceramiczki. Jest to rzeźba ceramiczna. Są to takie nanizane na rząd ceramiczne elementy, jakby takie paciorki, elementy, małe formy, wmontowane w taką masywną podstawę, a na zwieńczeniu jest ażurowa, ceramiczna, duża ceramiczna kula. Ta rzeźba od razu mi się spodobała. Widzę w niej jakieś takie pogłosy sztuki lat 70., 80. Znakomicie te elementy ceramiczne korespondują i z zydelkami, i z narzutami. A nawet wydaje mi się, że całkiem nieźle koresponduje z moim wielkim obrazem. Ja nawet widzę takie metafizyczne połączenie, bo ta rzeźba to oczywiście jest to abstrakcja, więc można sobie tutaj dopowiadać i można sobie interpretować dowolnie. Dla mnie to jest jakby taka lewitująca kula, może kula ziemska nawet. Kula sama w sobie oczywiście jest geometrycznym ideałem, kształtem idealnym. Kiedy się przyjrzymy jej bliżej, taka struktura ażurowa, ona się wydaje na pierwszy rzut oka abstrakcyjna, ale jak się przyjrzymy bliżej, widać tam jakieś motywy ptaków i liści i może właśnie też unosi się w jakieś abstrakcyjne przestrzenie na tle tego rozpalonego promieniami światła nieba. Oprócz tej dużej rzeźby ceramicznej mam też trochę drobniejszych form mojego własnego pomysłu. Na przykład te właśnie dwie takie jakby patery, wyszkliwione pomarańczowym szkliwem, żeby komponowały się dobrze z innymi elementami, właśnie w tej konwencji mandarynkowo-czekoladowej. Inspiracją dla tych zadziorków i wypustków były właśnie te zapętlona cepeliowska narzuta. I one też jakby są z tej samej bajki. Mam nadzieję, że elementów ceramicznych będzie przybywać. Mam jeszcze parę pomysłów. Może jeszcze coś kupię ciekawego, bo lubię ceramikę. Jeszcze ciekawe elementy ceramiczne to są elementy na mojej szafie, o której nakręciłam osobny odcinek. Mam do obejrzenia, którego również zapraszam. Sam te elementy to są bardziej takie dekory, które są częścią większej całości. Również te uchwyty mają w jakiś sposób przypominać, trochę udawać może strukturę tkaniny. I te osłonki na nogi do szafy, które wykonałam, też mają tworzyć jakąś jednolitą całość artystyczną fakturą szafy. Potem stwierdziłam, że przydałaby mi się też w kuchni taka bardzo wąska, długa patera, bo mam dosyć wąski parapet i w ten sposób można ją tak użytkować. Mam nadzieję, że moje krótkie filmiki będą dla Was zachętą, inspiracją. Zapraszam też na moją stronę internetową